Cześć kochani i kochane, witam was serdecznie, mam nadzieję, że u was wszystko w porządku. Dzisiaj Critics' Choice Awards, klasy gwiazd 2019, lecimy. W zeszłym tygodniu mieliśmy Złote Globy, jeżeli ktoś nie widział mojego długiego, dwuczęściowego filmiku, to podlinkuję tutaj powyżej. Filmik, jak mówię, był w dwóch częściach, było bardzo, bardzo, bardzo dużo gadania. Wydaje mi się, że Critics' Choice Awards było po pierwsze odrobinę bardziej nudne, jeżeli chodzi o kreację, odrobinę bardziej zachowawcze, plus ja jestem w stanie chorobowym, także będę mówić, dopóki gardło mi nie siądzie. Jeżeli chodzi tak ogólnie o kreację, dosyć sporo było monochromów, biało-czarnych, czarno-białych kreacji, czyli tak samo jak na Złotych Globach. I kilka gwiazd, co było dla mnie trochę dziwne, trochę pójść na łatwiznę, ubrało niesamowicie zbliżone kreacje do tych, które mieli właśnie tydzień temu na Złotych Globach. To jest takie troszeczkę dziwne, troszeczkę pójść na łatwiznę, ale no ale cóż. Okej, no cóż, trzeba zacząć od Gagi, bo Gaga w tym roku oczywiście będzie gwiazdą pewnie na większość tego typu rozdań nagród. Tydzień temu na Złotych Globach Gaga wystąpiła oczywiście w błękitnej kreacji, bardzo takiej obfitej, z wielkim trendem, niebieskawe włosy, bardzo mocny make-up. Tutaj na Critics' Choice Awards było dużo bardziej minimalistycznie. Kreacja to był Calvin Klein. Ona była w takim bardzo jasno różowo-biało-beżowym kolorze, powiedziałabym. Kreacja z prostym tutaj dekoltem zaokrąglonym, całkowicie prosty, bez żadnych zdobień. I ona była jakby taką trochę grecką togą, była tak puszczona w dół, ale też miała długi, długi tren. I kiedy Lady Gaga szła, to ten tren znowu po raz kolejny się za nią ciągnął. Pies się dobiera do opakowania bałwania po jogurcie, bo uwielbia, wybaczcie. Także tutaj dużo bardziej minimalistycznie. Dlatego włosy w stylu znowu takiego starego Hollywood, delikatniejszy make-up, bardzo mocna brew. No taki bardzo, powiedziałabym, glamour, makijaż, bardzo mało biżuterii, tatuaże na plecach. Też jeżeli macie tatuaże, to czasami dosyć ciężko jest dobrać kreacje wieczorowe, które pokazują te tatuaże, ale jednocześnie fajnie to gdzieś tam wygląda. Tutaj to się udało. Aczkolwiek mnie osobiście nie za bardzo pasuje zestawienie tej sukni właśnie z jej makijażem i z jej włosami. Bo ta suknia dla mnie jest taka mega minimalistyczna, taka właśnie ala trochę grecka bogini, ala Calvin Klein, czyli taki bardziej minimalizm, a makijaż i włosy są takie bardziej ala glamour, więc dla niej tutaj bardziej by mi się sprawdziła jakaś taka suknia bardziej typu Serena, bo jakaś taka welwetowa, jakaś taka wcięta, wiecie. A ta suknia jest taka bardzo minimalistyczna, albo do tego całkiem inny włosy, jakby takie całkiem proste, albo bardziej nowoczesne. Jakby włosy są trochę oldschoolowe, a suknia jest taka bardzo nowoczesna i jakby tutaj mi to w tym momencie zgrzyta, nie za bardzo mi się podoba to zestawienie. Suknia osobno mi się bardzo podoba, widziałabym ją na Saoirse Ronan, albo na, nie wiem, Charlize Theron, albo na kimś takim właśnie bardzo minimalistycznym, jeżeli chodzi o włosy i make-up. Nie wiem, już mi się bardziej podobało chyba ostatnie wcielenie Gagi na właśnie Złotych Globach, gdzie był ten przepych, błękit, taki dowalony makijaż i włosy, a tutaj no tak, no nie wiem, widziałam Gagę wyglądającą lepiej i to nie jest moja ulubiona stylizacja. Gaga tutaj odebrała nagrodę, jeżeli się nie mylę, za najlepszą aktorkę i też za piosenkę, także wspaniale, gratulujemy, cieszymy się i wszystko spoko. Ale kreacja nie była moją ulubioną. Razem z Gagą jakby nagrodę ex aequo za rolę kobiecą, za nagrodę za rolę żeńską odebrała Glenn Close. I tak jak znowu tydzień temu wyglądała rewelacyjnie, zjawiskowo w tej takiej pelerynie, habicie, czymś takim, wyglądała przepięknie, szlachetnie i w ogóle elegancko, to tutaj miała garsonkę. Garsonka to jest słowo, które po prostu ciarki nienawiści mi tutaj powoduje. Miała długą spódnicę plisowaną i do tego miała marynarkę. Całość była w jasno-błękitnym, błyszczącym kolorze. Wygląda to jak moja sukienka, czy kolor jest moja sukienka na studniówkę. Jeżeli znajdę zdjęcia, to wstawię. Ale moja sukienka na studniówkę była ładniejsza. W każdym razie, no masakra. Nie podoba mi się zupełnie, bardzo ją postarza. Nie wygląda to za korzystnie. Plisowana spódnica do kostek, a do tego taka marynarka dłuższa odrobinę. Naprawdę nie. Już lepiej by to wyglądało, gdyby zamiast tej spódnicy były po prostu proste, rozszerzone na przykład spodnie a la palacio, albo po prostu jakaś taka prosta nogawka, lejące się. A ta spódnica, no według mnie tutaj wyglądała babciowato, staroświecko. Naprawdę dużo gorzej niż tydzień temu. Po prostu diametralna przepaść. Tutaj mamy starszą panią odbierającą nagrodę, a tam mieliśmy Cruella de Mon odbierającą nagrodę. Także
Tutaj mi się zdecydowanie mniej podobało, aczkolwiek wielki szacunek dla tej aktorki, bo bardzo, bardzo, bardzo ją lubię. Osób, które lubię i po raz kolejny niebieskość, bo dużo niebieskości, jasności, monochromów. Amy Adams, Boże, dzięki Bogu, tydzień temu miała sukienkę w niemalże identycznym kolorze, która była według mnie bardzo niekorzystna. Wczoraj na czerwonym dywanie pokazała się w również takiej niebieskiej, błękit pruski, chyba ktoś mi poprawił, błękit pruski sukience. I widzicie, to jest to, o czym mówiłam, że w zeszłym tygodniu ta sukienka była bardzo prosta i troszeczkę nie robiła dobrze jej sylwetce, a tutaj mamy lekko zaznaczoną talię, mamy gdzieś tam fajnie podkreślony dekolt, fajnie puszczoną spódnicę, dobrej długości rękaw, no i wygląda super. I ta jej sylwetka bardzo kobieca, bardzo seksowna jest wyeksponowana i według mnie wygląda fajnie. Minimalistycznie, to jest taka sukienka, w której można by chodzić naprawdę na co dzień, gdzieś tam do bodków albo czymś tak, czy do czegoś takiego, ale ona chyba jest w stylu Amy Adams, bo Amy Adams nie jest jakąś taką osobą noszącą chyba brylanty na co dzień. I rewelacyjne kolczyki. Pragnę tych kolczyków z kamieniem, zielone, w złotym kuciu jakby takim. O, uwielbiam, lekko podkreślone rzęsy, kreska, bardzo klasycznie, no i dobrze, że w końcu dostała jakąś nagrodę Amy, bo bardzo ją lubimy. Także duża poprawa, jeżeli chodzi w stosunku do tego, co było w zeszłym tygodniu Amy Adams, aczkolwiek nie jest to jakby kreacja, która zmieni moje życie i w ogóle, i w ogóle. Potem jedna z kreacji pod tytułem tak na zdjęciu jest ok, ale kiedy przeglądałam właśnie Instagram dzisiaj rano, to weszłam na Instagram Critics' Choice Awards i tam były prezentacje tych gwiazd, jak się na czerwonym dywanie i nagle weszła jakaś taka kometa lśniąca syrena i to była Charlize Theron. Ta jej sukienka, która wygląda jakby była taka plisowana, gnieciona, taka w troszeczkę jak ombre zrobiona, takie srebrzysto szare, czarne, jakieś takie, jak taki dobry kolor tego cienia do powiek. Ta sukienka na zdjęciach nie prezentuje się tak rewelacyjnie, jak właśnie na żywo, w ruchu, przy światłach, przy kamerach. Przepięknie, wstawię Wam oczywiście tutaj wstawkę. Rewelacyjna, bardzo prosta, bardzo fajny krój z takimi drobnymi wycięciami. Ja nie jestem do końca fanką ombre i bardziej by mi się podobała ta sukienka, gdyby ten dół nie był taki jasny, taki ten, bo wydaje mi się, że ombre już jest trochę przebrzmiałe, ale bardzo mi się podoba góra od pasa w dół, wygląda to przepięknie, jak taka amazonka. No gdyby ta spódnica nie była taka ombre, to by mi się bardziej podobała. Włosy też są super, z przodu tego nie widać, ale z jednej strony ma tak gładko zrobione, z drugiej strony ma taką puszczoną grzywkę i z tyłu ma taką jakby opaskę, to też można było na Instagramie zobaczyć i jeden kolczyk taki w kształcie półksiężyca kła. Naprawdę badass, amazonka, Charlize Theron, po prostu jak zawsze, bardzo, bardzo ją kochamy. Ja ją przynajmniej bardzo kocham. Potem Claire tutaj, bardzo mi się podobała tutaj jej kreacja. Ona odebrała jedną z nagród. Cześć. Nagroda I See Her. I ona pojawiła się w spodniach. Było dosyć sporo kreacji właśnie typu spodnie, jakieś garnitury, jumpsuity, czyli jakby te takie pajacyki tylko dla kobiet, czyli to się nazywa kombinezony. O. I niektóre, nie ukrywam, były źle dopasowane, ale tutaj jest świetne. Bardzo fajne, proste spodnie, lekko cygaretkowe z takimi zaszywkami. I do tego góra bluzka, która jest taka na szyję i ma z jednej strony jakby rzuconą taką kapę z kryształkami. Przeładnie to wygląda, super włosy, bardzo cool, bardzo nonszalanckie, delikatny sandał taki z kryształkami, które współgrają z tymi kryształkami na jej topie, na jej bluzce. Bardzo fajnie wyglądała, bardzo prosto, minimalistycznie i wydaje mi się, że to był ogólnie trend taki i być może będzie trend w tym roku, w tegorocznym rozdaniu tych wszystkich nagród, że jest dużo spod dosyć sporo takiej wyluzowanej, eleganckiej, takiej nonszalancji, jest mniej sukien balowych i taft i wszystkiego takiego, a dużo jest właśnie garniturów. Tutaj na przykład kolejny Elsie Fisher, która na tydzień temu wyglądała jak mały skrzat i po prostu koszmar, a tutaj również to nie jest najlepiej na świecie dopasowane, ale to wygląda rewelacyjnie. Ten garnitur w ogóle, trzeba się przyjrzeć mu mocniej, ale on jest upstrzony takimi malutkimi jakby kokardkami i na marynarce, i na spodniach jest pełno, pełno takich malutkich kokardek. Także to wygląda super, jest tego wszystkiego mucha, czyli taka bardzo męska stylizacja i bardzo mocny makijaż oka, różowe włosy. Nie wiem, wygląda to super, naprawdę mi się podoba. Jest w tym trochę młodzieńczości, trochę takiego szaleństwa, wygląda jakby się wywała z jakiejś książki, wygląda jak jakaś postać filmowa, wygląda jak jakaś osoba z charakterem. Strasznie mi się to podoba, ta stylizacja, bo ma w sobie jakby duszę i widać, że to jest to, jak ta dziewczyna chciała się ubrać.
fajnych garniturów, które mam jeszcze, Rachel, która też odbrała nagrodę. Bardzo ciekawy, biało-kremowy, fajnie współgrający z jej odcieniem skóry, z przodu z takim wiązaniem, jakby szarfą, dobrze dopasowany, bardzo fajny, minimalistyczny. Tutaj przykład spodni, które źle wyglądają, to jest kombinezon, który u góry jest jakby taki odrobinę smokingowy, no i tutaj mi się to dopasowanie nie podoba. Materiał jest źle dobrany, bo materiał jest takiego typu, który się marszczy, widać, że ma tutaj marszczenie w okolicy kroku, krocza niestety. Nogawki są troszeczkę zwężane, odrobinę za krótkie. Zrobiłabym te spodnie albo całkiem szerokie i do ziemi, takie pociągnięte do obcasa, co by fajnie wydłużyło nogi, albo bardziej takie do kostek, takie bardziej cygaretkowe. To jest taka długość, której ja na przykład nie lubię. Wygląda to gdzieś tam nie za bardzo i te bolerko do tego. Ja rozumiem nawiązanie, ale to jest po prostu niedopasowane, wydaje mi się, do figury tej pani, a no można było to zrobić dużo, dużo lepiej, bo fajnie dopasowany garnitur wygląda świetnie i bardzo sexy na kobietach, według mnie. I chyba najlepiej ubrane spodnie tego wieczoru, czyli Allison Janney. Przepięknie. Biel, jakieś tutaj błyski, mamy szerokie spodnie. To jest to, o czym mówiłam, że można zrobić fajnie szeroką, puszczoną nogawkę do obcasów. Patrzcie, jak je to wydłuża nogę, jak je to wydłuża sylwetkę. Do tego właśnie taka peleryna, narzuta. Bardzo fajnie, że biel, on to jest taka, tak, biel to jest bardzo mocny kolor, albo właściwie brak koloru w tym sezonie. Strasznie mi się podoba, strasznie odmładza. Odrobiny ekstrawaganckie, ale dobrze dopasowane, fajnie wydłużające właśnie nogę. Super, że włosy spięte, bo to wszystko nie jest za bardzo obciążone przez to, że jest tylko grzywka, to jest takie wszystko trochę bardziej minimalistyczne. Strasznie fajna, nowoczesna kreacja. Jak już mówimy o spodniach, to powiedzmy jeszcze o panach. Timothy, rewelacja! To co jest w ogóle za wspaniały garnitur? Podejrzewam, że to jest po raz kolejny Louis Vuitton, ale sprawdzę oczywiście. Garnitur w jakieś takie kolorowe, nie wiem, w jakieś takie spryskane farbą rzeczy? Nie mam pojęcia. Wielkie białe adidasy, czyli mega mocny trend, brzydkie adidasy. Delikatny złoty naszyjnik, czarny top, super. No i włosy, które wszyscy Timothy'emu absolutnie zazdroszczą. Mahershala Ali garnitur, który jest wbrew pozorom odrobinę zbliżony, bo też mamy dosyć klasyczny garnitur, ale w jakichś takich fajnych kolorach, jakby pomalowany trochę farbą właśnie granatowo, taki fioletowawy, strasznie fajny myk, strasznie, byłam to elegancko, ale odrobinę ekstrawagancko i na pewno bardzo fajnie przyciąga spojrzenie, także absolutnie super. Tutaj mamy Darren Criss, który też odbiera nagrodę. Boże, jak super wygląda, w zeszłym tygodniu był troszeczkę bardziej pospinany i troszeczkę bardziej wyglądał oficjalnie i elegancko, a w tym tygodniu na luzie, w okularach, wydaje mi się, że to będzie jedwabny top i spodnie do tego marynarka. No rewelacja, luz, gdzieś tam Los Angeles, strasznie fajna, nonszalancka. I widzicie ten luz, jest dużo właśnie, nie ma na przykład tutaj ani muchy, ani krawata, jest po prostu pod koszulę, który jest mało oficjalną gdzieś tam, mało oficjalną garderobą jak dla mężczyzny. No i dużo tych spodni, dużo garniturów, dużo luzu. Jeszcze w spodniach była oczywiście Nicole Kidman, która w Louis Vuitton i to jest właśnie Nicole Kidman, to jest dla mnie jedna z tych aktorek, która zrobiła coś, co? Bo tydzień temu moja kreacja była niesamowicie zbliżona do tej, która była w tym tygodniu, troszeczkę inna kolorystyka. Wydaje mi się, że są trochę lepiej dopasowane spodnie. Ogólnie fajnie, ale tak dziwnie, że dwa tygodnie pod rząd jakby mamy prawie tą samą kreację, tylko odrobinie innej kolorystyce. Jakby to troszeczkę dziwne jest. No i oczywiście mój ulubiony mężczyzna tego roku, oprócz mojego Tomasza, czyli Cody Fearn. Mózg rozjebany. Myślałam, że jak zobaczyłam go w zeszłym tygodniu, to już nie można było zrobić tego lepiej, a jednak dało się zrobić to lepiej. W tym tygodniu jest dużo bardziej androgenicznie, dużo bardziej unikalnie. Ta marynarka, ta góra, nie mam tego smokingu, jest rozerwana, dekonstrukcja. Kocham to, jestem posikana, po prostu chcę być twoją matką, albo dziewczyną, albo koleżanką, jeżeli jesteś homoseksualny. Boskie. Kocham po raz kolejny Maison Margiela, TV, tylko że białe, tym razem buty w zeszłym tygodniu były czarne. Mówiąc w zeszłym tygodniu, mam oczywiście cały czas na myśli Złote Globy. Także bardzo fajnie. Dzisiaj już nie mamy żadnego smoki eye i wydaje mi się, że jest odrobina makijażu, ale tego takiego odrobinę upiększającego, że tak powiem. Nie ma niczego bardziej mrocznego, ale facet to jest ikona. To nam rośnie nowa ikona mody męskiej na pewno. Bardzo podobała mi się suknia Nicole Kidman Armani Privé. Jej twarz, no naprawdę, weźmy od niej te strzykawki, ale kreacja super, troszeczkę wygląda jak vagina, nie ukrywajmy. Jest u góry, jest tak pięknie zrobiona czarna,
i na wysokości gdzieś tam bioder mam nagle takie otwarcie białe i tak jak taki kwiat, bądź jak vagina nam się otwiera ta suknia, ale jest fajna, bardzo mi się podoba, że jest takie architektoniczne, jest taka fajna struktura, jest to nowoczesne, minimalistyczne, bardzo, bardzo, bardzo tak, uwielbiam przynajmniej ja takie kreacje, bardzo mi się podoba. No i po raz kolejny oczywiście monochromatyzm tutaj mamy. Jeżeli chodzi o kolor, no to mamy na przykład czerwień, która była trochę nieudana. Tutaj Amanda Steinberg miała suknię, która pewnie byłaby fajna, gdyby nie te tutaj takie pufiaste rękawy u góry. To jest to na przykład, co zrobiła Gaga na Critics Choice Awards, na Złotych Grobach, na Złotych Globach. Tylko Lady Gaga miała te pufiaste rękawy, które były niżej. Przez to, że ona ma te rękawy tak wysoko i tak pociągnięte w dół, to robi z niej, właśnie z niej sylwetkę robi taki smutny penis, albo takiego grzyba. Wiecie, co chodzi, te rękawy takie obciążające. Także te rękawy mi się bardzo nie podobały. Za ciężkie, za długie, gdzieś tam zniekształcają w niedobry sposób je sylwetkę, bo ja tak jak zawsze powtarzam, lubię sylwetki dziwne, lubię dziwne proporcje, ale tutaj zdecydowanie nie. Dobrze zrobiony kolor to była Gemma Chan, super. Ale tutaj znowu to, co mówiłam przed chwilą, czyli na Złotych Globach ta pani miała prawie że identyczną sukienkę, tylko że jeżeli się nie mylę, ona była niebieska, przepięknym błękicie pruskim, niebieskim. I to były spodenki z taką suknią i z kieszeniami. I tu jest bardzo podobna historia. Być może tym razem jest to suknia, a nie spodenki z czymś. I kwiatowy deseń, taki przefajny, różowawy, fioletowawy wzór. Bardzo, bardzo mi się podoba. Tylko, że znowu ten sam gdzieś tam kształt kreacji, fryzury i wszystkiego, co w zeszłym tygodniu. Także to jest odrobinę dziwne. I też bardzo mi się podobało nawiązanie do lat 90. Tutaj mamy welwet, głębokie wcięcie, głęboki dekolt. Strasznie mi się podoba ta szminka. Nie wiem, co jest za szminka, ale podoba mi się poziom jej krycia i poziom jej matowości. Wygląda pięknie ta szminka i bardzo, bardzo, bardzo bym ją chciała. Tutaj jeszcze Judy Greer, przefajny wzór tej sukni. Czyli znowu mamy te rękawy, widzicie, znowu są takie duże rękawy, ale one przez to, że są krótsze, dobra, są takie zniekształcające, zaburzające proporcje, ale są krótsze i ta sylwetka jest po prostu ciekawa, jest interesująca. Patrzymy, cóż to jest, ale nie wyglądamy jak smutny grzyb lub opadnięty penis, także według mnie jest ok. Tutaj taka najbardziej wystawna kreacja, taka klasyczna, taka real movie star. Tutaj jest to jedwab, mamy odrobinę złota, mamy przepych, mamy glamour, taką dosyć klasyczną fryzurę, czerwone usta. Bardzo mi się podoba ta sukienka, jest przefajna. Tutaj sam dół, no coś mi się tam, nie wiem, nie podobają mi się takie króciutkie treny. Jeżeli jest tren, to niech on będzie zajebiście wielkim trenem, na dwa piętra niech się ciągnie za tobą. A tutaj taki tren na 10 centymetrów, to po prostu wygląda, jakby sukienka była niedopasowana, jakby była odrobinę za krótka albo odrobinę za długa, i tu mi się to bardzo nie podoba. Wolałabym, żeby była idealnie do ziemi, a taka mega dłuższa, nie wiem, to nie. Natomiast od pasa w górę wygląda przepięknie, te drapowania rękawów, ten mięsisty materiał, taka złoto-perłowość tego jedwabiu chyba, bo to musi być jedwab, bo tak pięknie tylko jedwab może wyglądać. Bardzo, bardzo, bardzo mi się to podoba, tak bardzo klasycznie w stylu starego Hollywood, taki czysty glamour, przepięknie absolutnie. Też jedna z moich ukochanych kreacji Gucci, i to Gucci sercem i duszą, Lucy Boynton, która na Złotych Globach była w przepięknej złotej kietce i mówiłam, że ja chciałabym ją mieć w tej mojej szafie. I to jest kolejna sukienka, chciałabym mieć w mojej szafie. Świetny wzór, suknia wykończona takimi delikatnymi falbankami, wiązana w pasie taką przepiękną wstążką, spięte włosy, pierścionki z takimi ciężkimi kamieniami, czyli to, co robimy w tym gospodarstwie domowym po raz kolejny. No, wygląda przepięknie, wygląda jak marzenie, wygląda bardzo retro, ale jednocześnie z takim właśnie nowoczesnym, z tym dosyć upięciem, minimalistycznymi włosami. Ta kolorystyka jak właśnie ze snu, czyli błękity z odrobiną lawendy, z jasnym różem i z żółcią, no wygląda prześlicznie. Kolejna sukienka, którą chciałabym mieć w mojej szafie i w której z pewnością bym chodziła. O, cudownie. Na pewno też były kropeczki. Jedna z fajniejszych kreacji według mnie to była Olivia Moon w kreacji kropeczkowej. To na pewno by się spodobała mojej mama. Uwielbia kropeczki też. Bardzo fajna góra jest zrobiona jak taka hiszpanka z takimi falbanami, drobne kropeczki, a od
jakby biustu w dół, są takie większe grochy zrobione, wiązana w pasie, do tego czerwona szminka, nonszalanckie dosyć włosy takie opuszczone. Nie jest to jakby rewolucyjna kreacja, ale wdzięczna, kobieca, wiecie, taka dosyć casualowa, taka dosyć na co dzień, naprawdę można by iść tym na imprezę tak normalnie, a nie tylko na Critics' Choice Awards. Także o to mi chodzi, mówiąc o tym, że te kreacje są takie coraz bardziej stonowane i coraz mniej takie gdzieś tam wybujałe. Kolejne kropeczki były już w kolorze, to były takie czerni z takimi jakby ciemnozielonymi, cekinowymi jakby kropkami. Bardzo fajnie to wyglądało, przepięknie podkreśliło opaleniznę tej pani, a właściwie kolor jej skóry, bo ona chyba jest latynoską, albo nie wiem, ma taki ciemniejszy trochę odcień skóry, ale wygląda zjawiskowo, wygląda soczyście. Bardzo mi się podoba ta czerń z tym fioletem, z tą zielenią taką ciemną, bardzo, bardzo ładnie. No i tak troszeczkę kropeczkowato. Z dramatów tu jest. Ktoś zeżarł sukienkę, albo sukienka, jeszcze wygląda, jakby to była taka ładna, minimalistyczna sukienka tuba, ale włożona do niszczarki, do papieru, jakby ją coś tam włożył, a nie, jednak nie! I wyciągamy, i to wyszło. Czyli taka sukienka z jakimiś takimi cięciami, która wisi tak troszeczkę bez sensu. Także to jest to. Po raz kolejny srebro, czyli wiecie, minimalne kolory albo braki koloru, ale po prostu krój jak coś wyjęte absolutnie z niszczarki. Też z dramatu, chyba największy dramat, Mandy Moore, której nikt nie powiedział, że już nie jest rok 2007. Myślę, że rok 2007 byłaby to rewelacyjna kreacja. Natomiast 2019, no to wygląda jakby pani przespała z 10 lat co najmniej. No, fryzura jest okej, okay, bo jest minimalistycznie zaczesana. Kolczyki, kreacja, cały vibe, cały styl wygląda jak rok 2007 Jennifer Lopez, obstawiam. Chociaż powinno być więcej dekoltu albo czegoś na Jennifer Lopez, ale oldschoolowo, to wygląda dla mnie oldschoolowo. Przepięknie po raz kolejny wyglądała pani Patricia Clarkson. To jest taka czarna kreacja, ona ma albo takie rozpięcie na środku, albo coś takiego, ale wygląda jakby miała kieszenie. Jak coś wygląda, jakby miała kieszenie, miało kieszenie, to po prostu super. No i po raz kolejny uwielbiam, że kobiety właśnie, które już mają, nie wiem, więcej niż 35 lat i tak dalej, wyglądają rewelacyjnie, zabójczo, są zadbane, są bardzo seksowne, pewne siebie, uśmiechnięte, dobrze ubrane i najczęściej lepiej ubrane niż dziewczyny, które są dużo młodsze i w ogóle. Także ta kreacja, ta pani, ta osoba. No i jeszcze nuda wieczoru, czyli Emily Blunt. Ona jest taka właśnie blunt, odrobinę, no i jest taka blunt, ta Emily Blunt. Ma białą sukienkę, czyli znowu brak koloru, odrobina błysku. No to jest taka sukienka na studniówkę, nie? Myślę, że taka sukienka mogłaby spokojnie przejść na studniówkę. No i tyle, nie? Emily Blunt jest odrobinę blunt. No i w sumie tyle. Dobra, no i w sumie tyle tych kreacji. Nie mam większej ilości lepszych kreacji, ani nawet gorszych kreacji. One były takie strasznie nudne. Były jeszcze nudniejsze niż na Złotych Globach. Nie wiem, co się stało. W zeszłym roku było dużo, dużo lepsze. Mam nadzieję, że kolejne nagrody będą bardzo ten. Czekamy na Grammy albo coś takiego lotowego, żeby więcej coś się działo. Tutaj mamy monochromy, błękity, granaty, srebra, minimalna ilość koloru. Coraz te kreacje się robią bardziej casualowe, bardzo dużo garniturów, wspomnień. Absolutnie jestem na tak, ale czemu by nie walnąć jakiegoś zielonego garnituru albo czegoś takiego, co wciąż może być eleganckie, wiecie, w zeszłym roku były takie kreacje wyrąbane w kosmos. Także to jest to. I cóż, dajcie mi znać, jakie były wasze ulubione kreacje. Ragnar przyniósł jogurt, jest dobrze. Dla mnie Cody Fern, ale to jestem nieobiektywna, bo jestem chyba w tym panu potwornie zakochana, po prostu. I tak patrzę jeszcze, kto mi się najbardziej podobał. No Nicole Kidman i jej vagina była super, tylko twarz troszeczkę mi odstrasza jak zawsze. Nie wiem, chyba Alison najbardziej. Czyli mamy Cody Fern i Alison, czyli mamy czerń i biel, bardzo minimalnie, spodnie, z jednej strony przepięknie dopracowane, wykończone glamour, a z drugiej strony dekonstrukcja również dopracowane, ale w taki sposób inny, niszczący, wspaniały. Także to były moje typy. Dajcie mi znać, jakie były wasze ulubione, najmniej ulubione kreacje. I w ogóle jestem zawsze bardzo ciekawa, jakie są wasze opinie. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia znowu. Pa! Zostaw lajka. Ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki, pa, pa!